Kiedy ktoś po raz pierwszy słyszy o tym, że zgodnie z tym, co napisano w Biblii, zbawienie otrzymuje się z łaski przez wiarę, nie w nagrodę za dobre uczynki, innymi słowy, że kiedy przyjmę Jezusa jako Pana i Zbawiciela, mogę być pewny, że mam życie wieczne, to reakcją, która często się pojawia, jest pytanie, czy w takim razie mogę żyć jak chcę? Hulaj dusza, piekła nie ma. Czy Bogu w ogóle zależy na tym, jak postępuję? Biblijna odpowiedź na te pytania, czasem też zarzuty, brzmi: nie, nie możesz żyć jak chcesz. Dlatego, że ostatecznym celem, do którego Bóg nas zbawia, są dobre uczynki, jest nasza świętość. Człowieka usprawiedliwia sama wiara, ale nie jest to taka wiara, która pozostaje sama, jak ująłby to Marcin Luther. Wiara, która jest tylko intelektualnym przekonaniem o tym, że Bóg istnieje i niczym więcej, nie jest tym zaufaniem, które zapewnia nam zbawienie. Prawdziwa wiara, wiara zbawiająca, ponieważ oznacza powierzenie się Jezusowi jako jedynemu Panu i Zbawicielowi, jest nierozerwalnie związana z miłością do Niego. Prawdziwa wiara zawsze rodzi owoce, zawsze prowadzi do dobrych uczynków. Wiara bez uczynków jest martwa. Nie dlatego, że dopiero kiedy pojawią się uczynki, otrzymujemy zbawienie, ale dlatego, że uczynki weryfikują to, czy nasza wiara jest autentyczna. Jednak w wydawaniu tych owoców, tych dobrych uczynków, nie jesteśmy zdani na swoje własne siły. Gdyby tak było, to nie zaszlibyśmy zbyt daleko w posłuszeństwie Bogu. To Duch Święty, ten, który mieszka w każdym wierzącym, zmienia nasze pragnienia, nasze serce, nasz charakter i, co za tym idzie, nasze postępowanie. Te przemiany nazywamy uświęceniem. Uświęcenie nie dzieje się automatycznie. Musimy każdego dnia podejmować wiele starań, wiele decyzji, aby podobać się Bogu. Ale motywację i siłę do tej zmiany zapewnia Duch. Krok za krokiem, dzięki Jego działaniu, coraz bardziej przypominamy Jezusa, co wyraża się w miłości, pokoju, radości, cierpliwości i wielu innych cechach, które apostoł Paweł wymienia jako elementy owocu Ducha. To ważne, aby zwrócić uwagę, że ta przemiana jest stopniowa i obejmuje całe życie. Nie ma dwóch chrześcijan, których uświęcenie wyglądałoby dokładnie tak samo. Działanie Ducha obejmuje kolejne sfery naszego serca i naszego życia w różnym tempie i w różnym stopniu. Do końca naszego życia nie będzie też momentu, w którym moglibyśmy stwierdzić, że nasze uświęcenie dobiegło już końca. Prawdziwych chrześcijan charakteryzuje nie bezgrzeszność, ale to, że każdego dnia do samego końca walczą z grzechem i krok za krokiem coraz bardziej upodabniają się do swojego Pana. Dlaczego więc jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę? Dlatego, że przez wiarę chwytamy się sprawiedliwości Chrystusa, która jako jedyna może nas pojednać z Bogiem. Jednak nie można się jej chwycić, nie chwytając się zarazem uświęcenia, ponieważ stał się on dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. A zatem Chrystus nie usprawiedliwia nikogo, kogo by zarazem nie uświęcał. Korzyści te są połączone wieczną i nierozerwalną więzią, także tych, których oświeca on swoją mądrością, tych i odkupuje. Których odkupuje, tych i usprawiedliwia, a których usprawiedliwia, tych i uświęca. Chcesz więc zdobyć sprawiedliwość w Chrystusie? Musisz najpierw posiąść Chrystusa, ale nie możesz Go posiąść, nie stając się uczestnikiem Jego uświęcenia, ponieważ nie można podzielić Go na części.